połowie września wyszedł już gotowy, wydrukowany pierwszy numer Wolnego Związkowca. Był to jedna z pierwszych gazetek, biuletynów niezależnych samorządnych związków zawodowych, jeszcze nie Solidarności. Kolegą, który podjął się jako szef redakcji zorganizowania tego pisma, Wolnego Związkowca, był Zbyszek Kupisiewicz. Człowiek wcześniej nieprzygotowany, przecież elektronik zawodu, nigdy nie miał z tym wspólnego, ale jakoś tak opatrzność kierowała naszymi działaniami, jakoś nas tak dobierała. Okazało się, że te kilkuosobowe grono młodych, zupełnie do tej pory niedoświadczonych osób, które wykonywały gdzieś tam robotnicze, pracownicze, nawet nie inżynierskie prace, będąc na takich właśnie różnych stanowiskach, maszynista, jakiś elektronik, jakiś elektryk, jakiś kierowca, jakiś dyżurny ruchu i tak dalej. Więc okazywało się, że Pan Bóg dał nam tyle różnych talentów, że nagle stawaliśmy się i prawnikami, i dziennikarzami, intelektualistami, filozofami, lekarzami, psychologami, przywódcami, powiernikami. Trzeba było wysłuchiwać ludzi wszystkim, co trzeba było.